Księżycowe drzewa. Brzmi to niezwykle tajemniczo i wspaniale. Coś w tym jest, bo z tymi drzewami związanych jest trochę tajemnic. Poszukuje się ich do dziś. Jest nawet szansa, że jedno z nich rośnie koło twojego domu. Apollo 14 stał się trzecim amerykańskim statkiem kosmicznym, który wylądował na Księżycu. Na pokładzie oprócz astronautów było 500 nasion. Do doświadczenia wyselekcjonowano około 500 nasion, 5 gatunków drzew, m.in. sosny kadzidłowej, jaworu czy sekwoi. Nasiona kontrolne pozostawiono na Ziemi do dalszego porównania. Naukowców interesowało, co stanie się z nasionami po locie w kosmos i jak będą wyglądały drzewa, które z nich wyrosną. 9-dniowa misja Apollo 14 zakończyła się sukcesem. Komandor Alan Shepard, pilot modułu dowodzenia Stuart Roos i pilot modułu księżycowego Edgar Mitchell pobrali próbki skał księżycowych i pomyślnie powrócili na Ziemię. Nasiona zabrano do laboratorium, ale zdarzyła się sytuacja awaryjna. Wybuchł hermetyczny pojemnik. Nasiona zostały zmieszane i wiele zostało uszkodzonych. Jednak nadal wysłano je do szkółki, gdzie wyrosło około 450 sadzonek. Sadzonki przewieziono do różnych stanów USA. Niektóre wywieziono za granicę. Jedno drzewko trafiło nawet do cesarza Japonii. Pierwsze drzewo zostało zasadzone przez astronautę Stuarta Roosa 6 maja 1975 roku w Washington Square Park w Filadelfii. W 2011 roku drzewo obumarło. Nikt jednak nie przejmował się za bardzo księżycowymi drzewami i tak naprawdę coraz mniej było wiadomo, gdzie właściwie są i co się z nimi dzieje. David Williams, naukowiec z Goddard Space Flight Center, zaczął ich szukać w 1996 roku. Williams musiał zwrócić się do historyków, aby dowiedzieć się o eksperymencie, ponieważ nic o nim nie słyszał. Później dr Michael Tobias z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Davis sporządziła mapę. Obecnie na świecie są zapomniane przez dziesięciolecia 83 księżycowe drzewa, a wiele z nich zostało utraconych. Niektóre drzewa obumarły, w tym sosna Loblolly w Waszyngtonie, ale wiele z nich wciąż rośnie. Drzewa, które wyrastają z sadzonek pierwotnych drzew księżycowych, nazywane są drzewami półksiężycowymi. Obecnie przetrwało około 60 księżycowych drzew. Ich poszukiwania wciąż trwają, a w Wielkiej Brytanii może ich być co najmniej 15. Dlatego Królewska Wspólnota Astronomiczna postanowiła je znaleźć. Dodatkowo dosłownie, Brytyjczycy proszeni są o zajrzenie na podwórko, bo księżycowe drzewa można znaleźć wszędzie. Warto wspomnieć, że w 2015 roku na Międzynarodową Stację Kosmiczną wysłano prawie 2 kg różnych nasion. Zostały wyniesione na orbitę przez brytyjskiego astronautę Tima Peake'a. Rok później wróciły na Ziemię i rozdano uczniom, aby dowiedzieć się, jak wpłynęły na nie ważkość i promieniowanie kosmiczne. Nasiona kiełkowały wolniej niż ziemskie, ale były całkiem żywotne. Ewangelia kosmitów, tajemniczy tekst, który ujawnia, co czeka ludzi za chwilę. Link do nagrania na ten temat w opisie.
Ewangelia kosmitów, tajemniczy tekst, który ujawnia, co czeka ludzi za chwilę. Link do nagrania na ten temat w opisie.